mieszkańców za wybitne osiągnięcia i sukcesy sportowe za rok 2013. Wyróżnieni zostaną trenerzy i działacze sportowi, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem pracują, kształtując nasze młode talenty. Gościmy dzisiaj pana Pawła Papkę, polskiego siatkarza, reprezentanta Polski w siatkówce mężczyzn, członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ambasadora Olimpiad Specjalnych, a od roku 2011 posła na Sejm. Drodzy Państwo, nagrody sportowe przyznawane są przez burmistrz Giżycka panią Jolantę Piotrowską od roku 2006, czyli już 8 lat. Teraz zapraszam panią burmistrz. Witam bardzo, bardzo serdecznie naszego gościa, jeszcze raz pana posła, jednocześnie sportowca, siatkarza. No i chyba najbardziej gorąco witamy naszych laureatów. Siedzi tutaj na sali kwiat sportu giżyckiego, także witam serdecznie wszystkich sportowców. Przyszedł bardziej jako tata. Witam naszych radnych, wszystkich, którzy są na sali. Nie wszystkich widzę, więc nie będę wymieniać. Witam radnych. Witam pana kierownika. Witam pana kierownika Ekomarinę, czyli gospodarza tutejszego obiektu, a niech jest pan dyrektor. Proszę Państwa, no, witam wszystkich, którzy dzisiaj przyszli na wręczenie nagród naszym najlepszym sportowcom. A przy okazji, proszę Państwa, proszę w wolnej chwili popatrzeć na ściany. Na ścianach są projekty, koncepcje zagospodarowania plaży miejskiej oraz miejskiej bazy, międzyszkolnej bazy sportów wodnych, której dyrektor jest również na sali, pan Wojciech Cachar. Więc można zobaczyć, jak wyglądały pomysły architektów, urbanistów z całej Polski, bo 25 prac wpłynęło na nasz konkurs co do koncepcji plaży i samej bazy. Komisja wybrała najlepszą pracę i nie wiem, czy tutaj jest gdzieś, chyba gdzieś, tam wszystkie są podpisane, tak, więc można będzie zobaczyć, jak to ma wyglądać w przyszłości. A tylko jeszcze w kwestii wyjaśnienia, niedługo będzie sporządzany projekt techniczny, więc to nie zakończy się tylko na samej koncepcji, ale na projekcie technicznym, a potem na budowie nowej bazy i plaży na nowo. Proszę Państwa, bardzo mi miło, że dzisiaj się widzimy. Myślę, że Giżycko sportem stoi. Ja uczestniczę w różnych spotkaniach, konferencjach, seminariach. Jeśli dotyczą one sportu, to o Giżycku naprawdę dużo się mówi. Przede wszystkim ze względu na nasz sport szkolny. W sporcie szkolnym jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o wyniki naszych uczniów i to na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Od wielu lat praktycznie nie schodzimy z pudła. Jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o szkoły podstawowe. Tutaj dominuje szkoła podstawowa numer 7. Świetnie sobie radzi i właściwie jest nie do pokonania. Cały czas od wielu lat na pierwszym miejscu w województwie.
Z kolei pierwsze miejsca i też miejsca na pudle zajmują wśród gimnazjum gimnazjum numer 2. Natomiast wśród szkół średnich, pan starosta mi podpowie, która szkoła? Na zmianę. Tak. I proszę państwa, pozostałe szkoły, żeby oddać sprawiedliwość, też są albo w pierwszej piątce, albo w pierwszej dziesiątce, a startuje około 200, ponad 200 szkół w naszym województwie, więc naprawdę mamy super, super wyniki. Do tego myślę, że mamy dosyć dobrą bazę, jeśli chodzi o obiekty sportowe. Ponieważ no, mamy basen, który już w tej chwili jest w wielu gminach, ale basen jest od wielu lat, a to, że nasze dzieci w klasach drugich i trzecich od lat mają obowiązkowe, nieodpłatne zajęcia na basenie, to już jest coś, czym możemy się chwalić absolutnie w całej Polsce. A w całej Polsce możemy się pochwalić jeszcze tym, że w klasach czwartych, piątych i szóstych nasze dzieci też obowiązkowo, bezpłatnie w ramach lekcji WF-u uczą się jazdy na wyżwach. Więc dzięki temu nakrytym lodowisku. Dzięki temu możemy wrócić do dawnych tradycji łyżwiarskich, kiedy to absolutnie Giżycko było w czołówce Polski, jeśli chodzi o łyżwiarstwo, szczególnie łyżwiarstwo szybkie. Zresztą dzisiaj będziemy, patrzę na czarne litery, będziemy mieli okazję też może chwilę o tym wspomnieć. Proszę państwa, mamy również bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o klasy sportowe. Ja mam bardzo wielu znajomych burmistrzów, wójtów, prezydentów miast w całej Polsce, ale wielu z nich otwiera szeroko oczy i mówi: w Giżycku w 30-tysięcznym macie tyle klas sportowych. Ja mówię: tak, mamy właśnie klasy sportowe na przykład w szkole numer 4, klasy żeglarskie, pływackie, więc myślę, że to w przyszłości zaprocentuje. Mamy również kontynuację później w gimnazjum numer 1 klas żeglarskich. Mamy klasy w dziedzinie piłki ręcznej. Mamy klasę, nawet mamy klasę taneczną i myślę, że w dziedzinie tańca sportowego. I dopiero to są pierwszaczki i teraz już druga klasa, czyli pierwszaczki opuściły tą swoją klasę, przeszły do drugiej, a zatem już na dwóch poziomach mamy młodych zawodników w dziedzinie tańca sportowego. I z czego jeszcze słynie Giżycko, to za chwilę zobaczymy, zorientujemy się po tym, jak popatrzymy, jakie fajne, znakomite wyniki osiągają nasi zawodnicy. I śmiem twierdzić, proszę państwa, że za kilkanaście lat to, że inwestujemy w najmłodszych, w sport dla najmłodszych, bo jeszcze przecież olbrzymią rolę robią u nas kluby sportowe, stowarzyszenia, które są niesamowicie zaangażowane w rozwój naszych maluchów, w rozwój sportowy, więc to zaprocentuje absolutnie również świetnymi wynikami sportowymi, a zresztą już procentuje. Proszę państwa, i teraz pozwólcie państwo, że przekażę głos, ale zanim przekażę, to jeszcze nie przywitałam pani Joli Maksymiuk, naszej sportsmenki, a jednocześnie menadżera sportu. Również łyżwiarka, trenerka łyżwiarstwa, trener drugiej klasy, z drugiej klasy. Proszę państwa, oddaję głos panu posłowi, jednocześnie sportowcowi. Na pewno z przyjemnością dowiemy się, co tam słychać, szczególnie w siatkarstwie. Właśnie, a propos siatkarstwa, to od razu powiem jedną rzecz. Otóż ze 3 miesiące temu rozpoczęliśmy rozmowę z panem wójtem gminy Giżycko, żeby stworzyć w Giżycku drużynę siatkówki, żeby wrócić, albo nie wrócić, albo kontynuować tradycje siatkarskie w
Giżycku i zrobić to na poziomie 2.